zjedź w prawo. Zjeżdżam właśnie z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, a więc na węźle przez węzeł Kraków-Wieliczka będę jechał w kierunku właśnie Wieliczki i później przez Wieliczkę nawigacja przeprowadzi mnie w kierunku Rościenka nad Dunajcem. Tak więc myślę, że pewnie gdzieś tam w kierunku Dobczyc będzie prowadziła, aczkolwiek stuprocentowej pewności co do tego, czy tak faktycznie będzie, nie mam, bo ciężko wyczuć, jaką tam najszybszą czy najprostszą trasę nawigacja sobie znalazła. Jeszcze tutaj kawałeczek przejedziemy przez Kraków, niewielki, ale jednak fragment Krakowa gdzieś tam jeszcze pomiędzy autostradą a Wieliczką zaliczymy. W zasadzie można powiedzieć, jest to chyba jedno czy dwa skrzyżowania, już nam się Wieliczka zaczyna, dwa skrzyżowania, bo za drugim skrzyżowaniem, które przejeżdżam na wprost, to już mamy za chwileczkę Wieliczkę. Oczywiście czerwone światło, więc musimy poczekać, troszkę uzbroić się oczywiście w cierpliwość. Jest zielone, ruszamy. To co pamiętam, jeżdżąc powiedzmy przez lata do Krośnienka i jeżdżąc też różnymi wariantami trasy, pamiętam, że w Wieliczce bardzo łatwo o pomyłkę, bo zaraz jak się tutaj z drogi krajowej 94 zjeżdżało, właśnie nie wiem, czy to już tutaj się ustawić. Jeszcze tu jest zjazd na stację. Za 500 metrów skręć w prawo na rozwidleniu. No właśnie, tutaj za tym skrętem w prawo, tam jest ponownie znowu rozwidlenie drogi. Jest droga w prawo, droga prosto. Pamiętam, że chyba zawsze jechałem zaraz na tej drodze. W każdym razie źle. Nie tak jak powinienem. No i to powodowało, że później troszkę było szukanie drogi. Za 150 metrów na rondzie drugi zjazd. A teraz w tym miejscu, gdzie kiedyś było to skrzyżowanie, o którym wspominam, że było łatwo o błąd, teraz mamy rondo. Jest rundą. No i do tego jeszcze dodatkowo prowadzi mnie nawigacja. Za 400 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Aczkolwiek oczywiście nawigacja prowadząca nas przez różne miasta, też pamiętajmy o tym, że czasami potrafi nas wprowadzić no, nie tak jakbyśmy chcieli, mówiąc delikatnie. Tak więc nie oddajemy się nawigacji tak na 100%. Pamiętamy o tym, żeby myśleć. Rondo Niepodległości, pierwszy zjazd w kierunku centrum. I pomimo tego, że jedziemy według nawigacji, jeżeli w jakiś sposób by nam się zawsze droga nie podobała, jedźmy inaczej, ona sobie poradzi. W
dworzec kolejowy po lewej stronie. W Wieliczce. Jest ulica Dębowskiego. A po prawej mamy park Adama Mickiewicza. Kopalnia soli. Parking. A jest ludzi. A jest. Na parkingu nagle. Dzisiaj nawet. Ulica 300 metrów. Skręć w prawo. 300 metrów w prawo. Znowu podjazd. Troszkę pod górę. Patrzę sobie tutaj, patrzę, żeby skrzyżowania nie przegapić. W ulicę Daniłowicza. Za 600 metrów skręć w prawo. Ładnie, bo w centrum chyba nas prowadzi. Także jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Można powiedzieć, że wreszcie nawigacja poprowadziła mnie naprawdę fajnymi terenami. Skrzyżowanie będzie chyba na wzniesieniu, które będzie trzeba na wprost pokonać, więc chyba trudne miejsce przede mną. Tutaj mam znak ustąp pierwszeństwa. Z prawej jadą. Z lewej jadą. Ojej, 12% podjazdu do góry. Podjazd tutaj podjazdem, ale tutaj myślę, że zjazd może być ciężki. A jeszcze tutaj są takie skamienie, także może być śliska jak cholera. Do tego jeszcze stop na górce. Jadę w prawo. Tutaj oczywiście również w lewo. No, ciekawie nas prowadziła. Tutaj też dosz. Fajny podjazd. Ale na asfalcie już inaczej. Na asfalcie już jest inaczej. Nie będziemy tam wracać jeszcze raz? Nie.
znowu tam jest stopne, Boże. Przerąbane te miejsca, te podjazdy ze stopem. Skręć w lewo. Jest droga jednokierunkowa, więc przy lewej, przypominam. Za 300 metrów skręć łagodnie w prawo. No fajne, fajne, muszę powiedzieć. Fajnymi terenami poprowadziła nawigacja, ale no trudne tutaj. Na pewno fajne tereny takie do tego, żeby się uczyć skręć jeździć, ale... Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Znowu skrzyżowanie ze stopem. No i tak wspominałem, droga na Dobczyce. Widzieliście gdzieś tabliczkę, że się skończyła wieliczka? Nie. A się chyba skończyła, bo w drugą stronę, jak patrzyłem w lewo, a nie widział. Tam było, że się wieliczka zaczyna. Ciekawe. Tu mamy... O, kończy się miejscowość Rożnowa, a zaczynają się Pawlikowice. I w którym momencie wyjechaliśmy z wieliczki? Nie wiadomo.